Witam Was w kolejnym odcinku z Raid 5. W poprzednim odcinku, co my tutaj robiliśmy? Zaraz zobaczymy. Tutaj 700cc Naked Bikes World, czyli już wiem, tutaj były te wyścigi w różnych zakątkach świata. No bo jednak od tego wyścigu tutaj, znaczy od tej serii, od poprzedniego odcinka, tak w rzeczywistości to minęło, no tam, z tydzień może, bo ja oczywiście nagrywam te odcinki tylko i wyłącznie na weekendach. Także teraz pora na kolejną tutaj rzecz. Trzy wyścigi. To będzie Naked 700 International Championship. Będziemy się ścigać na Blue Wave Circuit z Netherton i Kialami. Czyli też będziemy mieli tutaj USA, Anglię i Afrykę. Zaczynamy tutaj. A ja nie mam motocykla. No nie mam. Trzeba dopiero kupić. Tylko dwa motocykle mogą tutaj pasować. Oczywiście stać mnie, bo mam bardzo dużo tych kredytów. Tylko którego tutaj weźmiemy? No wydaje mi się, że weźmiemy tego. Jest mocniejszy, ten Triumph. W dodatku ma trzycylindrowy silnik. Trzycylindrowy silnik też tak dosyć specyficznie brzmi. O tym się już zaraz przekonamy. Tu jest cena ta sama, tylko jest wygląd nieco inny. Może weźmiemy czarnego. Także tym triumfem będziemy się ścigać tutaj w tych trzech wyścigach. Możemy też właśnie go ustawić. No to pakujemy na lawetę i jedziemy najpierw do USA. A tutaj to te sceny tak by, przynajmniej ten bus, on miał hiszpańską rejestrację. Nie wiem, czy też to jest po prostu jakiś przypadek, czy nie. Blue Wave Circuit. Wersja Main Course. Nie wiem czemu, ale tak właśnie tak zaobserwowałem sobie, że troszkę mi te FPS-y dziwnie skakały. Tam jak kupowałem ten motocykl, to nawet poniżej 60 spadało, a tutaj na przykład teraz mamy już 110. I tak, poziom trudności tutaj mam 70 ustawiony. Te pomocnicze linie już sobie całkowicie wyłączyłem. Trzy okrążenia, no to bierzmy się do roboty. Tutaj nasz pierwszy rywal był pokazany. Już słychać ten charakterystyczny dźwięk trzech cylindrów w Triumfie. Dobra, wyścig rozpoczęty. No, na tym motocyklu też będzie się troszkę inaczej jeździło. Pozycja na motocyklu jest inna. No ale podobna do tej, jaka była w Aprilii. No i tutaj mnie zaskoczyło hamowanie przeciwników. Ale tutaj hamowanie to jest coś takiego. No tutaj trochę po piasku, ale nie dostałem kary. Łatwo się to jest przewrócić, jak się dotknie przeciwnika, tak właśnie jak w ten sposób zrobiłem. Tutaj trochę agresywnie. Trochę tutaj jeszcze źle zahamowałem, bo jednak nieznajomość toru wyszła. Delikatnie za wcześnie zacząłem hamować. I te wyjścia z zakrętów. Nie, możliwe to jest, że na przykład no, kontratrakcji mnie tak trzyma.
Ale spokojnie, mam jeszcze kawał tego wyścigu. Aczkolwiek tu jest taki bardzo ciasny zakręt. Nawet się zbliżyłem przez tych przeciwników. Tutaj mamy teraz bardzo ciekawy fragment toru. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny. Ładny fragment toru. Trochę go tutaj może niepłynnie pokonałem, ale i tak się do przeciwniku dosyć zbliżyłem. Nie wiem, naprawdę, może tego nie odkryłem, albo może po prostu w tym rajdzie już tego nie ma, że nie można tuningować motocykla. Bo tak to było w poprzednim rajdzie, tam można było coś tam podtuningować motocykl, a i sprawić delikatny kontakt, sprawić, żeby ten motocykl był mocniejszy. Wyprzedzamy tutaj szóstego zawodnika. Drugie okrążenie rozpoczęliśmy, tamci troszkę odjechali. Ale jeszcze nie wszystko stracone. No tutaj nie płynnie pokonał ten zakręt. No ale już na tym poziomie trudności 70 bynajmniej tutaj widać, że przeciwnicy już stawiają poważne wyzwanie. No może jeszcze bym się tego toru nauczył w 100%, to by to inaczej wyglądało. Sekundy tracę chyba to jest do pierwszego zawodnika. Tutaj fajnie teraz poszło. Ale tu mamy ten nawrocik. I to wyjście z tego zakrętu. No nie, może właśnie kontratrakcja mnie trzyma. Tutaj źle. Wyjście z tego zakrętu będzie gorsze przez to. Jakąś tam delikatną karę gdzieś złapałem, ale bym się nie przejmuje. Zbliżył się do mnie tam zawodnik, ale ja tutaj teraz znowu troszkę się zbliżyłem do tego przede mną. Chyba jeszcze nie mam do końca dobrze ustawionej przycisków, bo tutaj przełączyłem się tutaj, ale nie mogę za pomocą klawiszy W, ASD nie mogę sterować tutaj tymi tutaj ustawieniami, jak to w MotoGP mam sobie ustawione. Chciałem sobie na przykład zmniejszyć kontrolę trakcji i zobaczyć, co by się działo na niższym ustawieniu kontroli trakcji. Trochę ryzykownie, tak jeździć tutaj po tych tarkach. Ale już to ostatnie okrążenie wygląda naprawdę fajnie, już do tych przeciwników się dosyć wyraźnie zbliżyłem. Mam ponad sekundę przewagi nad tym zawodnikiem z tyłu, który jest. Tu podjechałem do czwartego zawodnika. Korzysta z tym nawrót. No ale może... No tutaj delikatnie mu wszedłem. Tu może wyjście inne. Coś trzeba pokombinować z linią przejazdu. Tutaj teraz właśnie lepiej, zdecydowanie lepiej tu pojechałem teraz.
Ale to już jest też naprawdę fajne wyzwanie. Ten 70% poziom trudności. Już ci przeciwnicy, no widać, że są wyzwaniem. Sekunda przewagi nad tymi z tyłu. Po zewnętrznej? Nie, no to było niemożliwe. No ale nie uda się. Będzie piąte miejsce. Niewiele braknie, ale będzie piąte miejsce. A ja jeszcze i tak karę mam tu. To i tak... tak mi tą karę doliczy. Także mamy piąte miejsce. No dosyć poważna strata. Ale 4 punkty i tak do tutaj chyba trzeba być w top 3, żeby to ukończyć. Tutaj już mamy teraz inne zdjęcie. Już nie ma takiego jakby, że jesteśmy na podium. No to teraz pora na drugi wyścig. O, tutaj może być ciężko. Tu może być ciężko. Malutki tor. I to jeszcze właśnie malutka wersja tego toru. Może będzie chociaż z 5 okrążeń? 3 okrążenia, ale to jest naprawdę wyścig, który będzie szybki, bo to jest no krótka wersja tego toru. Ale też trochę się obawiam rezultatu. Wystartowaliśmy. Co tu się będzie działo tego pierwszego zakrętu? No nie najgorzej, ale tutaj wydaje mi się, że właśnie... Aj, potrawić sobie nie pomogłem. Nie pomogłem sobie ten... Ale dobra, już nieważne. Co tutaj mamy za zakręt teraz? Tutaj można po tym zielonym trochę pojechać. Tam jest stabilnie. Tu mamy nawrocik. No i trochę się tego mogłem spodziewać. No i jeszcze raz. I jeszcze raz. No to muszę to cofnąć bardziej. Bo tutaj ten przeciwnik, ten Brazylijczyk, on raczej... No dobra, już niech tak będzie. Ale straciłem trzecie miejsce. Tutaj teraz się wbiję. Dobra, wbiłem się. Nie, no nie jest tak źle, nie jest tak źle. Jest szansa tutaj na dobry wynik. Muszę trochę później zahamować, ale to było... Znowu! Ale czemu ci przeciwnicy, oni mi... Znaczy, no nie, no tutaj to akurat przesadziłem. To muszę przyznać. Ale to jest wiele takich sytuacji. Już zauważyłem, że przeciwnicy, oni po prostu nie widzą, że ktoś się wciska, że im ktoś pod łokieć wjeżdża. Tutaj delikatnego strzała tym razem ja dostałem. Tutaj ten nawrót. O, potrafię, to nie będzie. 0,4 aż mi doliczyło. 0,4 to jest już naprawdę duża. I na tym torze 0,4 to jest niestety duży bagaż. No to zaczynamy ostatnie okrążenie. Niestety 0,4 aż mam doliczone. Tak jak mówiłem, to jest to i tutaj jeszcze może coś doliczą. Nie, tym razem nie. Ale wyjście, no, no ten pierwszy moment dodawania gazu to jest słabe w moim motocyklu. I ogólnie tutaj w tych wyścigach. Tutaj teraz ten Niemiec prowadzi. Może mu się wcisnę tutaj. A znowu mi to liczy. Nie doliczył mi. I kończymy ten wyścig. To już jest koniec. Czy będę miał... Nie, będę miał... Będę poza to podium. Niestety będę poza podium. Przez tą karę będę poza to podium. No właśnie. 1,10, ale poza podium jestem. Jak to wygląda w generalce?
Szóste miejsce. Ile mam do... 6 podium straty do trzeciego miejsca. Naprawdę tutaj to mogło wiele zmienić, gdybym chociaż troszkę awansował w górę. No to robimy jeszcze ten ostatni wyścig. A tutaj to już będziemy się ścigać prawie że o zmierzchu. Trzy okrążenia. No to jedziemy. To też będzie długi wyścig. Tutaj mamy pierwsze poważniejsze hamowanie za chwilę. Trochę tutaj oczywiście było. Jak to zwykle na początku wyścigu. Ale może tutaj... Na razie się trzymam tutaj czołówki. Dobrze by było, żeby już się tak troszkę rozjechać. Ale tutaj mamy tych przeciwników, których na pewno nie uda mi się ich wyprzedzić w generalce. Ten Chińczyk czy ten Brazylijczyk Artur. Oni są w generalce w czołówce. Niepłynnie tutaj pojechałem, stracę raz na tym wyjściu. Nie, myślałem, że będzie gorzej. O, tutaj. No i właśnie znowu. Tym razem to już przeciwnik powinien mnie zauważyć. Powinien mnie już zauważyć. Jeszcze się tam inni trzymają z tyłu. Trochę mnie teraz wrzuciło, ale drugie miejsce chyba utrzymałem. Utrzymałem. Kończyłem pierwsze okrążenie. Został nam tylko jeden przeciwnik. Jeszcze dopóki ktoś przede mną jest, to ja oczywiście mam punkty referencyjne. Mogę go używać do hamowania. Tutaj się troszkę do niego zbliżyłem. Jestem coraz bliżej. Za to tam z tyłu sobie zrobiłem trochę przewagę. Tu nie najgorzej. Tak na granicy też właśnie już jakiegoś ostrzeżenia czy kary. Teraz zjeżdżamy w dół. Uwaga, żeby właśnie nie chcę go jakoś też przewrócić, ale tutaj już atakuje na pierwsze miejsce. Pewnie się wciśnie z powrotem. Nie, nawet nie. I teraz on mnie czeka tutaj. Ostatnie okrążenie jako lider. Spróbuję mu uciec, ale teraz właśnie jadąc jako lider, to już nie mam żadnych punktów referencyjnych, tylko po prostu samemu muszę hamować w odpowiednim miejscu.
to gdzieś tutaj chyba było. No troszkę za późno. Za późno zahamowałem. I już właśnie tutaj. No z jednej strony to jest taka zabawa trochę, ale to może nawet się udać. Taka zabawa, żeby go po prostu przed sobą mieć, a wyprzedzić go dopiero na ostatnich zakrętach. Ale to jest ryzykowna sprawa. Bo czasem można jakiś błąd popełnić, stracić troszkę czasu i już wtedy odstać. Tutaj walczymy. Dobra. Tutaj kojarzę mniej więcej, gdzie jest hamowanie. Coś jak 100. Tutaj gdzieś jest hamowanie. Tak, trochę za późno. Tutaj raz w dół. Tu jest szybko. No, troszkę nie dostałem za to kary. A ja tu wylecę. Gdzie on jest? No, trochę daleko, a to już jest przedostatni zakręt. Ostatni zakręt i ten wyścig będzie mój. Ten wyścig już udało się wygrać, tylko no niestety słabe pozycje w tamtych pierwszym i drugim wyścigu nie pozwolą tutaj na dobry wynik w ogólnej tutaj klasyfikacji. A jednak, moi przeciwnicy tutaj z generalki gdzieś musieli mieć fatalny ten wyścig. I niedużo nawet brakło, żeby było drugie miejsce, ale mamy trzecie miejsce. Także ta seria to jest zaliczone. Tutaj trzeba być na podium. I mamy tą Hondę CBR 1000 RR Firebraid wygraną. Tutaj właśnie jak z przedstawieniem na przykład tego motocykla, to wtedy te FPS-y dosyć mocno lecą. Ale najważniejsze, że podczas wyścigów jest ponad 100, chociaż i tak, no, nagrywa się to i tak tylko w max 60. No to mamy zrobione i teraz Japan AM 750 Cup. Tutaj chyba też nie mam motocykla, którym mógłbym się ścigać. No to już będziemy się ścigać tylko i wyłącznie w Japonii. I tutaj na przykład mamy Autopolis. Autopolis to jest tor, który oczywiście najlepiej znam i najlepiej wspominam z Need for Speed Pro Street. Ale mamy oczywiście Suzukę legendarną. Tutaj Formuła 1. Okayama. Tu mi się wydaje, że dawno temu Formuła 1 jeździła, ale to dawno temu. Jeszcze Sugo. Endurance tutaj. 20 minut ten wyścig będzie trwał. Tutaj Time Attack. Tutaj mamy Endurance, czyli kto wie, czy chyba tak dopiero tak będziemy robić, że ten Japan AM 750 Cup rozbijemy sobie na dwa odcinki. Pierwszą część to będą te dwa wydarzenia, a potem te dwa wydarzenia. Tutaj mi się jeszcze nie odblokowało. Tutaj mamy US Sportbike 1000 Trophy. Tutaj będziemy mieli pojedynek z kimś tam i tutaj zakończenie American Championship. I ogólnie też powoli się już zbliżamy tutaj do końca. Tutaj clear all the groups in the World Tour in the Revit Up Act. To jest właśnie Revit Up. No to też już niedługo się kolejne rzeczy odblokują. Dobrze, ten odcinek już teraz w tym momencie kończymy, no bo już nie ma za bardzo czasu, żeby coś zrobić. On
kolejne wyścigi, jakie tylko będą teraz, to już będą troszkę dłuższe. Także dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Ride 5.